Wracamy do Państwa, czyli do naszych słuchaczy i dyskusji o sprawach, które wydarzyły się w minionym tygodniu. Dlatego nazywa się ta audycja Tematy Tygodnia. Przegląd tygodnia, tak? Ciągle zapominam, ale z tygodniem to jest zawsze związane. Panowie już powyłączali wszystkie swoje komórki, tak? Tak, nie, tym nie razem nie wyłączone. Nie ma tutaj ja żadnych, nie nie ma tutaj żadnych obcych istot, które by nam jeszcze mogły przeszkadzać. Kolejna pana Marcina. Dla mnie. No i jak? No z <laughs> tak. To o czym moglibyśmy jeszcze pogadać? Co moglibyśmy skomentować? No są dwie rzeczy takie ważne, które też działy się w ubiegłym tygodniu. Jedna sprawa to Awantury na meczach, które znowu wróciły. Jest taka drużyna w powiecie, hmm, która ma bardzo dobre wyniki, bardzo dobra drużyna, ale jednocześnie ma bardzo wiernych kibiców i wśród nich są też, no niestety trzeba to powiedzieć, huligani. Nie będę wymieniał nazwy tej drużyny, ale znowu gdzieś tam rozwalili hmm, na A-klasowym hmm, boisku trybuny. No, jest taki też apel do naszego Związku Piłki Nożnej, żeby się przyjrzeli tym, temu, co się dzieje właśnie w rozgrywkach a klasie, no bo zaczyna być dosyć nie, no, niebezpiecznie. a właśnie Na jednym z tych ostatnich meczu, meczów butelki już latały w powietrzu. Wcześniej latały banany. Ale podobno nie wolno podnosić butelek na. Na no, klasę można podobno. No są... Na znaczy, klasie no, znaczy, to można być jak się chce jest. prawie. To, to no, jest to, no to się może skończyć tragedią. By, może być tak, jak kiedyś było na Beskidzie, że tam ktoś rzucił petardą e, ojcu, który przed dzieckiem e, no, urwał. Tak, palę. tak. Próbował drzucić te petardy a. i. i, i... Przyjeżdżają się wyżywaj do Krakowa i tu bywa różnie z nimi. Ale tam, no, już ale, ale, tak? ale tam no. na stadionach niestety muszą być grzeczni, mhm. bo jest tak mocny monitoring i to y, naprawdę solidny, o wysokiej rozdzielczości, że można z kilkuset metrów zidentyfikować identyfikować twarz każdego rozrabiającego kibica czy osoby rzucającą no nie wiem, petardy na przykład na boisko ale to Tylko są właśnie to są, to są właśnie ludzie którzy już tam nie wejdą na te ekstraklasy Najgorsza kara dla kibica na stadiony ale on, oni właśnie znaleźli sobie upust dla swojej złości na tych takich a-klasowych, czy tam jeszcze w mniejszych rozgry rozgrywkach tworzą się takie właśnie klany kibiców, które tak, powiem wam, tak. chcą walczyć w I, świętej wojnie. Ja osobiście nie chodzę na, na, na żadne mecze piłkarskie i, i nie, nie przepadam za, za tego rodzaju imprezami. Bo uważam, że są to świetne imprezy, dla wielu osób ogromnie ważna rozrywka, świetnie się to dzieje. Ja chcę tylko powiedzieć, że mimo to przyglądam się czasami na różnych relacjach tym trybunom. Kiedyś w moim dzieciństwie to pamiętam, że całe rodziny chodziły na stadiony. Zabierało się dzieci, żony i to, to była taka, jak, jak na piknik. E, 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 wszyscy gremialnie kibicowali w swojej drużynie. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, że można by było wziąć kilkulatka no choćby zważywszy na ten język, który tam tak. się sypia z tej trybuny, no przecież to mamy problem z seksualizacją dzieci, z deprawacją i tak dalej. No, zobaczmy, jak, jakim językiem się tam posługujemy. Jak ci ludzie znają trzy, może cztery słowa, no i z odmianami najróżniejszymi tych najszkaradniejszych przekleństw, i to jest cały przekaz językowy, który płynie z tych trybun. Sorry, pewnie się kilka osób obraziło teraz. No. Będzie teraz ciężko naprawdę. Ale to jest fakt. Mimo to powiem, że jednak przychodzą rodziny, przychodzą dzieci na właśnie rozgrywki A klasy, B klasy. Tam najczęściej bywa spokojnie. Najczęściej bywa spokojnie, chociaż na jednym z meczów, kiedy no ewidentnie sędziowie sobie nie radzili. Tu nawet nie chodziło o to, że jedna drużyna była lepsza, druga drużyna była gorsza, ale no sędziowie po prostu ewidentnie mieli problem ze wzrokiem. I wtedy dopiero zaczęły się dziać sceny dantejskie. No ale weźmy sobie tego ojca, który e, przyszedł z córeczką na, na mecz w Andrychowie, i, o, i wylądowała pod jego nogami i nogami jego córki. Petarda, on próbował ją odrzucić i urwał mu palec, bo akurat eksplodowała. To nie, jest to nie wszystko, ma wytłumaczenia. No. Nie, nie, nie. I nie wiadomo, kto to rzucił. Chyba do dzisiaj nie wiadomo. No nie wiem kto, kto, kto był sprawcą takiego. Dzisiaj, panowie, zdziczenie jest, jest takie, że dzisiaj na przykład w moim mieście, w sąsiednich Ketach, od tygodnia nocami trwa kanonada. E, e, Eksplozje za eksplozjami. nie I to od popołudnia się zaczyna. Policja jeździ, szuka. Nie sposób złapać. Gówniarze, przepraszam się brzydko, wyrażam, bo, bo nie można ich inaczej nazwać. Są jacy są, ale jest ktoś, kto im sprzedaje te materiały wybuchowe. Oni je. U nas dokładnie nie to było same. meczu, no to, robią to, to robią to po, po wieczorami tak, w tak. parkach. Jak są mecze, to idą na stadion i tam walą tym. No, ktoś, po, ktoś, kto jest odpowiedzialny za produkcję, handel tych, tymi materiałami, czyli fajerwerkami, powinien być rozliczony. No przecież to jest ale, naprawdę nie do wytrzymania. Ale jeszcze raz chcę powtórzyć. W klasie rzeczywiście zaczyna sobie ekstraklasa radzić trochę z tymi kibolami. Natomiast to z, oni muszą gdzieś do, musieli się gdzieś pojawić. Więc tam na jakiejś wiosce, gdzie wiadomo, nie ma takich zabezpieczeń, tworzy się taka subkultura kibicowska. Zaczyna się to od kilku osób, później jest 20. i oni potrafią zrobić naprawdę dużą rozróbę na jakimś tam niedzielnym meczu gdzieś tam no powiedzmy na przykład w Inwałdzie. Bo, bo ci piłkarze, ci działacze oni się starają, żeby to wszystko miało jak najlepsze wyniki i kilku chłystków potrafi im na przykład sprowokować sytuację, która będzie opisana przez pół Polski, będzie domaganie się zamknięcia ich stadionu i tak dalej. Już może? dzisiaj są takie kluby, gdzie działacze nie mają nic do powiedzenia, tylko ci bandyci właśnie, ci szalikowcy właśnie decydują. I to są takie kluby no, no, na najniższym szczeblu. Nie, no, nie bo niedawno chyba pozamyk po kilku prezesów, byłych prezesów z różnych takich ważnych klubów i to bardzo. Bo, bo, bo tam też okazało się, że tak naprawdę zarząd klubu obsiadły ekipy kibolskie. No i wy wy wybierano jakąś panią prezes, która była figurantką i tak naprawdę to, to, to mia miało sensu. Da Jeżeli sport ma iść w taką stronę, to ja serdecznie dziękuję. Słuchajcie, przyjeżdża Skawa na mecz, Je gra dwóch e czarnoskórych w Skawie. Według przepisów FIFA, rasizm, jeżeli się pojawi rasizm na stadionie, to takiego klubu nie ma tak naprawdę, nie? Ale u nas, e, tych dwóch czarnoskórych, e, no już e, no były takie incydenty w, właśnie w tym sezonie, kiedy rzucano e, e, do nich e, bananami. To ten klub na następny na tydzień nie powinien już występować w tych rozgrywkach. Tak jest. No, no i absolutnie się zgadzam, no to jest szczyt wszystkiego przecież. Nie, nie, nawet nawet nie można tego komentować. Panowie, to powiedzmy teraz o, o, o jeszcze w drugiej części tej, tego, tej drugiej połówki, powiedzmy o takich pozytywnych rzeczach, bo na przykład no, jest jak jest na tych stadionach wielki nieporządek, ale potrafimy, jak chcemy zrobić porządek, no jak choćby nad jeziorem Mucharskim. To też ostatni weekend było duże sprzątanie, albo w koniec zeszłego tygodnia. Tak, tak. Tam się gminy organizują. I, 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 no i, pięknie, i pięknie nagle się społeczeństwo zorganizowało, setki osób przyszły, sprzątały okolice jeziora i zebrano. 500 worków, tak. Ten, ten, ten. Tylko pytanie teraz brzmi, dobrze, zebrali 500 worków, Jezioro Mucharskie istnieje ile? Dwa lata napełnione wodą? Skąd się te 500 worków wzięło? I to jest zasadnicza kwestia. I znowu doszliśmy do tego, że obyczaje nasze nie są jednak idealne, bo ktoś te śmieci musiał wywalić i te rzeczki, tam, streszawka i takie inne nie, to one to zniosły po prostu do tego jeziora. Znaczy, jest pytanie, czy te e, śmieci one sobie tam przypłynęły właśnie z tymi wodami, czy ktoś dzisiaj tam wywozi jakieś e, śmieci, czy to też są śmieci, które tam gdzieś były zakopane i wypłynęły e, na tym zbiorniku. Jakby nie, by, jakby nie było, przeszły przez czyjeś ludzkie ręce. I, i, nie, i powinny były na samym początku wylądować w pojemniku na śmieci, być opłacone i wywiezione. Ile lat do już działa w ustawa o śmieciach? Ale są ludzie, którzy wyrzucają ciągle te śmieci do lasu. No, wójt Pytkowic, on kamerę już zamontował, montuje fotopułapki w lasach, żeby złapać takich, którzy wywożą e, śmieci e, do lasu. I wydawałoby się. Że e, nie ma z tym problemu dzisiaj, bo wszyscy płacą za śmieci, mogą sobie spokojnie, legalnie wystawić za dom, przyjdzie śmieciarka zabierze, ale nie, są też tacy, którzy dzisiaj, w, e, w październiku 2019 roku, wywożą śmieci do lasów. Nie wiem po co, co to znaczy, za spot. To świadczy tylko o tym, że nie rozumieją tego, jak działa ustawa o, o zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Płacą per capita, czyli od głowy, bez względu na to, ile tych śmieci wyprodukują. I tak płacą, yy, 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 i będą musieli zapłacić. Mogliby wystawić 10 pojemników ze śmieciami albo jeden. Może to są ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo oni chyba płacą już za... Nie, nie. Kiedyś na przełęczy nie. Zagórnickiej, niestety znaleziono parę lat temu, dobrych parę lat temu śmieci, które pewna fryzjerka sobie tam wywiozła. No, by, był wstyd, to trzeba przyznać, niestety. No a i dostała mandat. Ale bo, zobaczcie, mówimy o jeziorze, w tamtym tygodniu były też czyste beskidy, tydzień temu, poprzedni weekend. Czyste beskidy to, to z kolei tutaj Peta taka chałupa organizuje, ale to jest du Duża akcja w całych Beskidach. Tylko nad Andrychowem zebrano prawie 11 metrów sześciennych śmieci w górach. No tak, idźcie na Leskowiec teraz, to zobaczycie, co, co to jest. To jest, jest to. po prostu niebywałe. To znaczy, gdzie słynne teraz hasło, potrafiłeś wynieść, potraf weź i znieść, skoro jest lżejsze. I tym bardziej, że yy, ktoś idzie, wynosi te śmieci, a potem idą dzieci, bo to były takie, ja sobie spisałem, szkoła w Brzeźnicy, szkoła w Zagórniku, szkoła w Żykach, SP2, SP3 z Andrychowa, dwie klasy z liceum, i klasy policyjne z u z Wadowic sprzątały tutaj te, te beskidy. I to dzieciaki idą tym sprzątać po dorosłych Tak. No? To, to to jest, A na, to jest na ostatniej sesji przykre. Rady Powiatu tam w, w czwartek czy w piątek e, pani przyjechała z RZGW e, w Żywcu, wygłosiła takie słynne przemówienie, tam, o, o, taki cytat, który moim zdaniem przejdzie, tak, o, będzie takim cytatem miesiąca, co jest w e, korycie jest państwowe. <grycia> Panowie, wie, najwyższy czas, żebyśmy skończyli, bo pojawiły się dosyć dziwne postacie. To jest Pepe, nasza redakcyjna maskotka. Podoba Pepe? się wam? Pepe? Tak, fajna. No. Pepe nic nie mówi, ale, ale jest dobrze Ale to, co to, jest, to jest? jakiś piesek? Nie. Nie no, małpka. To, to, to jest... Y... Dlatego ma na imię Pepe, ponieważ ktoś kiedyś powiedział, że to jest pomarańczowe paskudztwo. Pepe, nie obrażaj się. Wiesz, to nie ja powiedziałem, okej? Okay? Dobra. Pepe się nie obraził. Dziękujemy Państwu. Do, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Radio Andrychów.